Skoki narciarskie to jeden z najbardziej nieprzewidywalnych sportów. Ileż to razy zdarzało się, że wielki faworyt danych zawodów nie wytrzymywał presji, bądź zostawał skrzywdzony przez warunki i lądował na bardzo odległym miejscu. Nieszczęście jednych często jest jednak wielką szansą dla drugich. I czasami właśnie ci zawodnicy, których nikt nie posądziłby o możliwość walki o zwycięstwo, korzystają z wielu zbiegów okoliczności lub też po prostu z, jak to się mówi, zwykłego dnia konia i sprawiają wielkie sensacje. I właśnie im poświęcony będzie 10. jubileuszowy odcinek serii Kroniki Skoków Narciarskich. Na początek przenieśmy się do Zakopanego. Rok 2007 i ten feralny konkurs, w którym upada Jan Mazoch. Zanim jednak wydarzyło się to nieszczęście, na rozbiegu z numerem 14 zasiadł 20-letni Słoweniec Rok Urbanc. Jego największym sukcesem do tej pory było 17 miejsce. Na wielkiej krokwi wykorzystał mocny wiatr pod narty i wylądował na 136 metrze. Z takim wynikiem prowadził po pierwszej serii. W drugiej, będący na 15 miejscu, Mazoch upadł, a konkurs odwołano przed skokami najlepszej dziesiątki. Tak oto pierwsze i, jak się później okazało, jedyne zwycięstwo Urbanca stało się faktem. Teraz historia znana chyba wszystkim fanom skoków. Jest rok 2002. Przed nami igrzyska w Salt Lake City. Głównych faworytów jest dwóch. Są to oczywiście Sven Hannawald i Adam Małysz. Do Stanów Zjednoczonych przyjeżdża także młody 21-letni Simon Amann, który 3 tygodnie przed igrzyskami zaliczył fatalny upadek podczas treningu w Villingen. Wypoczęty Szwajcar był w życiowej formie i zadziwił świat, zostając drugim po Nykänenie podwójnym mistrzem olimpijskim. Trudno powiedzieć, co jest większą sensacją igrzysk. Czy właśnie Simon Amann, czy też może nasz Wojciech Fortuna? Polak przed zawodami w Sapporo w 1972 roku nie miał większych osiągnięć. Jego forma na kilka tygodni przed olimpijskimi konkursami jednak cały czas rosła. Już podczas konkursu na normalnej skoczni zajął świetne 6. miejsce. Nikt nie przypuszczał, że na dłużej może być jeszcze lepiej. W zasadzie nie wiadomo, czy to jakieś dziwne zrządzenie losu, czy może świetne warunki, a może jeszcze coś innego, ale Fortuna, lądując na 111 metrze, oddał swój skok życia. Po pierwszej serii miał dużą przewagę i mimo, że drugi skok mu nie wyszedł, zdołał wygrać o tą legendarną 1/10 punktu, zostając tym samym pierwszym polskim zimowym mistrzem olimpijskim. Mistrzostwa świata również były świadkami wielu sensacji. Chyba największą z nich jest złoty medal Roka Benkowicza, zdobyty w 2005 roku podczas konkursu na normalnej skoczni w Oberstdorfie. Słoweniec zadziwił wszystkich, bijąc w pierwszej serii rekord obiektu. W drugiej próbie potwierdził klasę, drugiego Jakuba Jandę pokonał o aż 6,5 punktu. Co ciekawe, w swojej karierze nigdy nie stanął na podium Pucharu Świata. Zajdźmy teraz półkę niżej i powróćmy do Pucharu Świata. Jest 14 grudnia 2008 roku. Przez Pradze lato przechodzi zamieć śnieżna. W tak loteryjnych warunkach rozgrywany jest konkurs. Konkurs chyba najbardziej kojarzony z tym niemiłym incydentem, który przydarzył się Björnowi Einarowi Rummerenowi. W takich okolicznościach pogodowych najlepiej poradził sobie Japończyk Fumihisa Yumoto. Poszybował on na 126 metr i odniósł największy sukces w karierze, ponieważ drugą serię, co zrozumiałe, odwołano. A teraz kolejny polski akcent. Klingenthal, rok 2013, inauguracja sezonu olimpijskiego. Do Niemiec przyjeżdża rewelacja lata Krzysztof Biegun. Już na treningach zaprezentował się bardzo dobrze i wygryzł z naszej żelaznej drużynowej czwórki Macieja Kota. Konkurs indywidualny dzień później okazał się bardzo loteryjny. Skaczący na początku Polak osiągnął aż 142,5 metra i objął prowadzenie. Z minuty na minutę warunki były coraz gorsze i nikt nie był w stanie go przeskoczyć. Drugą serię odwołano i Krzysiek mógł cieszyć się nie tylko ze zwycięstwa, ale i z koszulki lidera Pucharu Świata. We wspomnianym przed chwilą sezonie 2013-14 sensacji mieliśmy więcej. Chyba największą sprawił 21-letni wówczas Thomas Dittard. Austriak rozpoczął swój udział w Pucharze Świata dopiero od Engelbergu, gdzie zajął bardzo wysokie 4. i 6. miejsce. Następne tygodnie pokazały, że nie był to przypadek. Szczyt formy osiągnął podczas turnieju 4 skoczni. Najpierw zajął 3. miejsce w Oberstdorfie, wygrał w Gapa, w Innsbrucku był 5., a na zakończenie w Bischofshofen ponownie okazał się najlepszy, triumfując tym samym w całej imprezie. Niestety był to tylko jednorazowy wystrzał, w kolejnych sezonach nie potrafił nawet nawiązać do takich sukcesów.
kilka miesięcy temu zakończył karierę. Wielkich sensacji w skokach było dużo więcej, dlatego prawdopodobnie w przyszłości pojawi się kolejna odsłona filmu. Na razie jednak to już wszystko. Zachęcam jeszcze do obejrzenia innych filmów na kanale. Do usłyszenia. Cześć!